ojciec był w Aszchabadzie i parę razy przechodził przez granicę między Sowietami i Persją z tymi pacjentami polskimi do Meszhedu. To stare, bardzo znane miasto perskie było. No a myśmy byli w Teheranie. No nie na ten, dlatego że w Pahlevi, który był port, gdzie nas byliśmy na plaży tam, jak nas przywieźli. Też wyjeżdżaliście z Krasnowodzka, Z też. Krasnowodzka, tak. Z Krasnowodzka do Pahlevi. To było mniej więcej, podróż była 24 godziny, mniej więcej. Także bardzo, bardzo okropna, dlatego bez wody, bardzo gorąco i tak dalej. I nas, byliśmy na plaży, nie, na piasku. Moja matka dostała bardzo wysoką gorączkę. Musiała pójść do szpitala. Parę dni później ja dostałem żółtaczkę i bardzo wysoką gorączkę. Ja musiałem pójść do szpitala. Później tam były całe historie, mnie badali. Później poszedłem na komisję lekarską, miałem gorączkę 40 stopni mniej więcej, a więc dali mi kategorię E, zdaje się, czy coś takiego, ja nie wiem, co to było. W każdym razie, ja byłem chory. Później mnie przesłali do jakiegoś centrum rehabilitacji, ale 2 dni później byłem znowu w szpitalu. Miałem bardzo ciężką żółtaczkę. No, jako syn lekarza to wiedziałem trochę, co to może być. Ja myślałem o tym, że ojciec miał żółtaczkę, która nie była bardzo ciężka. Później ja miałem żółtaczkę. Myślałem, że to jest prawdopodobnie jakaś infekcyjna czy choroba. Ale przesłali nas do Teheranu, do szpitala, moją matkę osobno, i ona była na innym oddziale oczywiście, i mnie. Lekarz w Teheranie powiedział, to jest malaria. No, się dobrze. Można mieć żółtaczkę z malarią, tylko że ja pamiętałem, że w tym namiocie, gdzie myśmy wszyscy byli, ci pacjenci, wszyscy mieli te ataki malarii, że oni się trzęsieli co trzeci albo czwarty dzień, a ja miałem gorączkę ciągle, ja nie miałem żadnych ataków. A myślałem, co to jest za malaria, trochę dziwna malaria. I ciekawa rzecz, przyszła laborantka pierwszy dzień i się przedstawiła i mówi, ja jestem Irena Szancer. I ja o niej wiedziałem, dlatego że mój ojciec był doktor Henryk Szancer, ale był jeszcze inny doktor Henryk Szancer, który był aptekarzem w wojsku. I to była jego żona. Ona wiedziała o nas, myśmy wiedzieli o niej, ona wzięła moją krew. Lekarz mnie zaczął leczyć na malarię z iniekcjami bardzo bolesnymi. Ale 2 czy 3 dni później ona do mnie przyszła i ja się pytałem, czy ja mam malarię, co ta krew okazała. Właśnie okazała, nie mam malarii. Ale to mnie nie pomogło i tak dalej. Musiałem przejść przez cały ten kurs. Zdaje się, że byłem w szpitalu mniej więcej przez 3 czy 4 tygodnie. Jak tylko wróciłem ze szpitala, miałem znowu komisję lekarską, ale wyglądałem jak trup wtedy. A więc znowu mnie odrzucili. To było mniej więcej wrześniu albo z początkiem października 1942 roku. Matka prawdopodobnie miała tyfus brzuszny, albo to, co my nazywamy paratyfoid, tak zwane. Ale nie wiemy naprawdę, co to było. Od ojca mieliśmy wiadomości, dlatego że mógł pisać do nas. Z początkiem 1943 roku ja poszedłem na nową komisję i tym razem mnie wzięli już do wojska. Byłem naprzód w Teheranie, na placówce. A później wyjechaliśmy do Iraku z Teheranu. Przeszedłem przez cały szereg obozów. Przeszedłem przez komisję desantową. Mieliśmy jechać do Anglii.
Bylibyśmy albo spadochroniarzami, albo to, co tutaj nazywają Marines, albo Commandos w Anglii. Ale mój transport się spóźnił, a więc okręt bez nas odjechał, a więc wtedy mnie przydzielili do 12. Pułku Ułanów. Wtedy to się nazywał 12. Pułk Kawalerii Podolskiej. Później był 12. Pułkiem Ułanów Podolskich. No i to był mój pułk. Ja zacząłem jako Ułan. Miałem takie ciekawe spotkanie, się zameldowałem. Pierwszy dzień, w pierwszej minucie był chorążek rabski, ale ja się zameldowałem. Już mi powiedzieli, teraz już nie jesteś strzelec, jesteś Ułan. Ułan Stefan Szancer, tak dalej. I on się na mnie patrzy, mówi, Mojżesz? Powiedziałem, nie, Stefan, panie chorąży. A więc on niczego nie powiedział. I byłem przydzielony do trzeciego plutonu i zacząłem to, co żołnierze robią. Byliśmy wtedy pułk 12 był zasadniczo takim specjalnym pułkiem generała Andersa. On miał jakieś specjalne uczucie dla tego pułku. Ja nie wiem, czy to coś miało ze sprawami przedwojennymi i tak dalej. Służba była trochę ciężka dla młodego ułana, dla młodego żołnierza. Wszystko jest, nie jest łatwe. Ja miałem 18 lat, a więc już byłem zdrowszy. Byłem jednym z najmłodszych, dlatego że inni to przeszli przez Syberię, dlatego że byli albo ich Rosjanie wzięli jako jeńców wojennych, albo przeszli przez Syberię jako, dlatego że byli deportowani przez, nie wiem dlaczego, cokolwiek. A więc ja byłem jednym z najmłodszych. Później było paru chłopców, którzy byli o rok młodsi ode mnie, kolegów i tak dalej. To lato nie było bardzo, bardzo dobre, dlatego że pustynia w Iraku nie jest przyjemna. Nas przenieśli po miesiącu czy po dwóch miesiącach na pustynię, na północ od Bagdadu i na północ od Kirkuku, mniej więcej w połowę drogi między Kirkukiem i Mosulem. To jest ten rejon, gdzie dzisiaj są te wszystkie bombardowania. To nawet nie wiem, to jest bardzo możliwe, że to jest ten rejon, gdzie teraz są te Kurdy, Kurdish rejon. Jeśli nie jest tam, to jest bardzo blisko. Myśmy to o tym nie wiedzieli oczywiście. No ja się nauczyłem prowadzić samochód, nauczyłem się prowadzić pancerki różne. Najgorsze to były angielskie kariersy, które ja nie miałem siły, żeby nawet je zastartować. Ich nie można było zastartować guzikiem żadnym, ani kluczem, trzeba wszystko było. Wiem, że to było mniej więcej parę ton metalu i w lecie to parzyło bardzo, jak trzeba było na tym siedzieć. No ale ja mam wrażenie, że byłem stosunkowo dobrym żołnierzem. Nie miałem nigdy żadnych problemów. A w tym czasie mój ojciec skończył swoją służbę w Rosji. Przejechał przez Teheran, moja matka była jeszcze w Teheranie. No i on się ukazał w szpitalu polowym w Kirkuku. Jak tylko dostał się do Kirkuku, odwiedził mnie. To było mnie, może była jedna godzina samochodem. Ojciec odwiedzał mnie może dwa czy trzy razy tam, udało mu się przyjechać. To całe lato było bardzo, bardzo nieprzyjemne, bardzo gorące, ale zrobiło mnie żołnierzem. To był wspaniały dzień, kiedy opuliśmy, kiedy nas ewakuowali z Iraku ciężarówkami. Przez Bagdad, przez Transjordanię do Hajfy. No, mój pułk został w Palestynie, ale mój szwadron, jedyny szwadron naszego pułku, został przesłany do Libanu, dlatego że pierwsza brygada strzelców karpackich w
tym czasie już na pułkiem rozpoznawczym brygady dywizji karpackiej. A więc pierwsza brygada poszła do Libanu na specjalne ćwiczenia na walkę w górach.